downhill. To jest prawobrzeżny dopływ Jelenia. Ale z tej strony wygląda tak. Taram, tu zaraz jest źródło na przy drodze. To jest pobocznie kilka źródeł, bo to jest, żeby tyle wody wypompować, to ona płynie. Czyli nic się nie zmieniło. Drzewa tylko zabrakło jednego. Tak, jednego drzewa nie ma. Tego. Tutaj. Ławki stare, rozpieprzone. No, woda tutaj też zabrała dużo. Tak, tu żeby się kąpały, tu się głęboko zrobiło. Widzę. Tu ładnie rwała woda. No, tak to wygląda. Czyli nic się nie zmieniło. Wszystko naraz, tak. Wszystko cię pogryzło, co tylko mogło tutaj chodzić. Większy bałagan się tu zrobił przez te drzewa. Bo się powykładały. Ławki są te same, czyli takie strupy stare zostały. Tu, tu. Ale spodziewałem się, że czegoś już nie zobaczę. A co? Miałem nie zobaczyć tego. Znaczy, myślałem, że nie zobaczę tego, co pokażę wam teraz. O. To na górze. A moja odpowiedź na to jest taka. O, kurwa, takiego wak Polska mała. Będę tu biwakował, ile będę chciał i gdzie będę chciał, w którym miejscu się roz... I tyle w temacie. Dziękuję, dobranoc. Tu są szumy. Szumy na tanwi. W borowych młynach. To nie jest drzewo tutaj, nie, 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 to jest skała. Tutaj jest gałąź. Cuda, cudaśki w lasach Puszczy Solskiej. Co to jest, ja się pytam, za drzewami? Tam jest drugi. Wenecja to będzie zaraz. Hej, ja gdzieś chyba zdjęcie tego widziałem. No, widziałem chyba to zdjęcie z tym. Trochę wody jest, ale na dnie chyba nie płynie w ogóle. Sucho jest. Tam między drzewami widać drugi. Tam gdzieś. A szumy w nowinach na Sopocie są tu. O, tu. Woda po kaskadach sobie spada. O, moc się kruszy chyba. Trochę lat ma już. Zobaczcie na to.
i tu już skała jest z tej strony. Kraina wód Stronga i Lipienia. Zakaz spinningowania. Czas trochę zdjęć porobić, obywatele.